Dzień dobry, nazywam się Justyna Leśniak i jestem logopedą. Do gabinetów logopedycznych coraz częściej trafiają zaniepokojeni rodzice dzieci, które pomimo ukończenia trzeciego roku życia nie mówią. Rozwój fizyczny dziecka przebiega bez zarzutów, ale posiada ono minimalny zasób słownictwa bądź wcale nie posługuje się mową. Oczywiście, każde dziecko rozwija się w sposób indywidualny. Jednak gdy mowa nie pojawi się do trzeciego roku życia, warto skontaktować się ze specjalistą, który podejmie w tym celu odpowiednie kroki, a także wskaże rodzicowi, w jaki sposób stymulować rozwój mowy dziecka w codziennych zabawach. Na moim kanale znajdziecie film poświęcony etapom rozwoju mowy dziecka do 6 roku życia. W nawiązaniu do dzisiejszego odcinka zachęcam do zapoznania się z filmikiem. Dzieci z opóźnionym rozwojem mowy zazwyczaj, choć nie zawsze, dysponują prawidłowym słuchem, a także nie wykazują zaburzeń ze sfery neurologicznej. Ponadto problem pojawia się w momencie nadawania, a nie rozumienia. Zazwyczaj rozumienie wyprzedza mówienie, a w przypadku ORM różnica między rozumieniem a mówieniem jest znacznie większa. Nie można jednoznacznie określić źródła problemu. Wiemy na pewno, że spędzanie czasu przed ekranami telewizorów, smartfonów i tabletów od narodzin do 2 roku życia nie sprzyja rozwojowi mowy. Subskrybujcie kanał, bo niebawem pojawi się na ten temat film. Oczywiście ORM może być spowodowany uszkodzeniem centralnego układu nerwowego, upośledzeniem umysłowym, wszelkiego rodzaju zaburzeniami sfery psychologicznej czy uszkodzeniem narządu słuchu. W tych przypadkach diagnozę logopedyczną należy wzbogacić diagnozą odpowiedniego specjalisty, np. audiologa, neurologa, psychologa. W przypadku oceny występowania opóźnionego rozwoju mowy bierze się pod uwagę kilka wskaźników. Po pierwsze, ilość oraz jakość dźwięków wypowiadanych przez dziecko, umiejętność stosowania słów zastępczych, posługiwanie się wyrażeniami dźwiękonaśladowczymi. Po drugie, rozumienie przez dziecko wypowiedzi i poleceń napływających do niego z otoczenia. Po trzecie, sprawność i budowa artykulatorów, jakość gryzienia, żucia, a także prawidłowy tor oddechowy. Po czwarte, wspólne pole uwagi, kontakt wzrokowy z rodzicem bądź terapeutą, gest wskazywania palcem. Chcecie wiedzieć więcej? Zapraszam na mojego bloga logopedycznego oraz stronę gabinetu. Linki znajdziecie w opisie filmu. Będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie mój kanał i klikniecie łapkę w górę pod tym materiałem. Miłego dnia!